Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Legacy Challenge. I od razu jak weszłam do gry, pojawił nam się komunikat odnoszący się do naszego syna Adriana, jeśli dobrze pamiętam jego imię. Dzieci w szkole były wredne, więc powinieneś stanąć w obronie kolegi oczywiście. Zawsze. Maniery spadają. Nie widzę w tym logiki. No ale cóż. W ogóle mamy zimę. Spójrzcie, zimę. I zimową fiestę, tak? Ja tutaj postawiłam już choinkę, jak widzę. Co ja... Co z tą kamerą? No. Postawiłam choinkę nam i stolik, tak? Bo będziemy mieli dzisiaj święta, więc... O, ty nie masz ozdabiania choinki? Jak to nie... Nie. Ozdób. Dekoracji. A nie możesz ozdabiać z kimś? Ozdób za pomocą. Dekoracje. O, z mamą i tatą, proszę. Miałam chyba poszukać moda na to, żeby oni... nasze pierwsze wspólne święta. Zastanawiam się, czy im nie przedłużyć pół roku. I chyba tak zrobię. Zaczynaliśmy od lata chyba, jeśli się nie mylę. I myślę, że przedłużę nam te pół roku, żeby trwały po 14 dni, bo 7 dni to stanowczo za mało. I te święta będą stanowczo za często. Ale zobaczymy. O, jak ładnie. W sumie te czerwone nam nie pasują zbytnio. Bo teraz tak popatrzyłam, że pasowały bardziej niebieskie. No. Ale okej. Potem mama zmieni, jak synek nie będzie patrzył. Jebzdi. No ten dywanik pod choinkę też... niebieski. Bo my mamy tutaj, kurczę, taki w klimacie niebieskim ten salon, kuchnię. I otworzyć... A to potem to zrobimy. Umieśćmy stertę prezentów. Ty też umieść stertę prezentów. Bo ty nie możesz chyba, nie? Nie. Tak, Lenka. Nie. Ja wiem, że jesteś głodna, ja bym chciała, żebyś najpierw się przebrała w ogóle. Aha, nie, w lodówce się może nie przebierzesz, niekoniecznie. Zmień strój na jakiś codzienny. Aha, ty masz tylko jeden codzienny? No dobra, bo chyba im nie dawałam więcej. Ten tu się grzeje ciągle, widzę. Dobra, ja jej pozwolę dojeść, bo ona jest w ciąży, więc niech je. I w ogóle śmierdzi, nie? Ty też jesteś głodny. Tak, zjedz sobie. Zjedzcie sobie, jak potrzebujecie. W ten świąteczny czas oczywiście chciałabym zaprosić... O, czyste ubranie, tak. Chciałabym zaprosić również... jak ona miała? Nie pamiętam, jak ona miała. Jakie mamy ozdoby na domie, takie świąteczne? Tak, są świąteczne. Ale mało ich, coś... nie. Nie, uzdóbmy sobie po swojemu. Na razie to się zmieniło tyle, że... zniknęły nasze te... Dziwne, czemu to zniknęło? Pamiętacie, tu było całe takie zielone. Coś spsułam na pewno. No ale okej. Co wy robicie, moi drodzy? Ty musisz... tak. Dziecko, czemu ty chodzisz w kurtce w domu? Dobrze, ty sobie skorzystaj, bo potrzebujesz oczywiście. Ty nie czytaj, kochana, książki, tylko... Mamy kosz na śmieci w domu? Nie mamy. Ojciec, co robisz? Weź już... weź posprzątaj. A ty, moja droga... musisz przyrządzić wystawny posiłek. Zróbmy może kolację z indykiem. Robisz tego indyka? No rób.
A mamy coś do grania? Jakąś muzykę? Nie za bardzo widzę. Nie kupiłam nic. No to najwyżej będziemy śpiewać. Myślę, że zrobimy uroczystą kolację. Bo to najbardziej pasuje. Gości za wielu nie mamy, ale to nic. Liczy się atmosfera i w ogóle... O, widzę, że się przebrałaś. O, czyścisz kibelek, też się bardzo cieszę. Ja bym chciała, żebyś... O, wytrzyj to jeszcze i też, żebyś się przebrał jednak mimo wszystko. Bo przyszli goście. Fantastycznie. Czemu ten Janusz ciągle przychodzi na naszego misia? Dziel się z nim tutaj. Poznaj go. A czy przyszła Roxana? Coś jej nie widzę. Bardzo mnie to już smuci. Jak tam twoja kolacja, kochana? Oj, nasz fortepian zasypany śniegiem. Ojej, czy Roxana nie przyjdzie? Idzie. Idzie. Uff. Całe szczęście. Też możesz się do... O, jest już kolacja, moi drodzy. Jest już kolacja. Tak, ona sobie... Co ty robisz z tym? Aha, dobrze. Już się wystraszyłam. Zawołaj na wystawny posiłek. Niestety nie mam nic do grania dla atmosfery. Jeszcze się upewnię, czy gdzieś nie powiesi on na ścianie, ale nie, nie. No trudno, nie będę już nic kupować specjalnie. Będziecie tak mili i usiądziecie wszyscy przy stole? Zrobicie mi tą przyjemność? I zrobię wam piękne zdjątko. No już mały, bierz jedzenie. No nawet całkiem elegancko się ubrali. Najbardziej elegancki jest Grzegorz. On to jednak umie się ubrać. Przyznacie, nie? No dobra, to teraz gadaj Roxana. Jak to z wami jest? Będzie ten ślub, czy go nie będzie? Ja tu czekam cały czas. To ja proponuję, żebyście jak zjecie wszyscy, to razem... O, teraz jest reset i dekoracje, no trochę za późno. Może zaśpiewajcie sobie to. Cokolwiek to jest. Wszyscy razem. Roxana, idziesz? I Janusz? Ej, bo ja was nie słyszę. Ej, to jest bardzo przykre, że ja mam to zbugowane i ich nie słychać. Czy to dlatego, że ja wyciszyłam muzykę? Po prostu oni się zbugowali. No trudno. Nic nie szkodzi, no. To dawajcie teraz. Otwieramy prezenty. To moje takie pierwsze wielkie święta. Tak naprawdę, bo w mojej poprzedniej serii z Jadzią święta się nie udały, więc chciałabym, żeby teraz wszystko poszło dobrze, ale widzę, że Grzegorz ma inne plany. Ej no, otwierajcie prezenty, bo dziecko chce się cieszyć. Otóż prezenty z... Dalej. Dziecko poszło rozmawiać z misiem, no. Albo może oni czekali na nią. Chyba tak było. Kostka przyszłości. Super prezent. O, nie jest zadowolona. Grzegorz jest zadowolony? Chyba tak. Sterty książek dostał. I mały też jest zadowolony. Dostał kawałek gliny. A jak tam Janusz? Janusz też zadowolony. A Roxana chyba nie jest zainteresowana prezentem. Co ty chcesz gotować? Ale masz dziwne zachcianki. Weź tutaj, nie wiem. Dziel się radością znowu. Z nim też możesz się podzielić, bo z nim masz słabszą relację. Grzegorz. Grzegorz, upiekłeś to ciasto? Kontynuuj! Nie chcemy pożarów święta. Proszę cię. Pojawił się babcia Mróz.
Chodź szybko, Adrian, zobacz, kto przyszedł. Przyjazne, przyjazne powitanie. Wszyscy, przyjazne powitanie. Dziel się z nim tą fiestą. Patrzcie, usiadł z nami przy stole, jak miło. Jak miło. Więcej opcji. Poproś o prezent, babcia Mroza. Ale się cieszy mały. Czekajcie, zdjęcie chcę zrobić. Zapomniałam. Przecież to będzie idealny screen. Co ty tam robisz? Patrzcie, on nam podkrada prezenty. A ty co dostałaś? Chyba jej się spodobało. Zapalacz. Grilla dostałaś? Życie pod miską. Okej, ten dostał całkiem niezły. To może spróbujcie jeszcze raz razem zaśpiewać? To było takie fajne. Przecież ja mam normalnie ich głosy włączone i nie rozumiem tego. Jeszcze można odbierać prezenty. To tak można bez końca, ja widzę. Chyba nie. Weź, podtrzymaj prezent, bo widzę, że masz takie marzenie. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Aha. Czyli taka tam interakcja. No rozumiem, no taka sytuacja. Trzeba koniecznie odśnieżać za domem. Koniecznie, moi drodzy. Tak, teraz zaglądam im do tego upozorzenia, co oni dostali i chyba wiecie co? Sprzedam to. Po co nam sterta ubrań? Masz, zapakuj sobie... Możesz sam sobie zapakować? O, zapakuj sobie na wynos. Ze wczoraj. Co ty robisz? Aha, poszłaś obejrzeć obrazek. Jeśli się chce siku strasznie. Harcerz, tak. Skoro nie ma innej opcji. Nie widzę tutaj, jak ich wyprosić i troszkę mnie to niepokoi. Szczerze mówiąc... Nie chcę, żeby oni u mnie mieszkali. Chcę, żeby oni żyli swoim życiem i... No, i żeby ten... Zakładali swoją rodzinę i w ogóle... No, a Grzegorz niestety... Dobra, Grzegorz posprząta. Przede wszystkim nie nakrywa do stołu, tylko posprząta. O. Aha, i miał naprawić zlew. Zapomniałam o tym zlewie. Napraw, a potem wytrzyj kałużę. Ja tam, będzie coś z tej reklamówki twojej? Będą hajsy, no to pisz dalej. To ja nawet nie próbuję. Ale Grzegorz powinien sobie znaleźć jakieś inne zajęcie na zimę. Powiem wam szczerze. A w ogóle jak ta nasza ciąża? O, trzeci trymestr za 21 godzin. Czy w tym odcinku rodzimy? Chyba nie. Ty możesz to sprawdzić? Nie, możesz tego schować do posażenia. Wypić soczek chcesz? No dobrze. Czemu jedzenie leży na podłodze? O, mamy kosz na śmieci. Grzegorz, zrób pranie. O, przyszukuj kieszenie i... Zrób pranie. Włóż do pralki. Też macie słabe relacje. Może zabierzmy tego Janusza gdzieś na miasto? Może wtedy gdzieś pójdzie sobie i już tam nie wróci. To chyba jest najlepszy pomysł. A przyszliśmy sobie w odwiedziny teraz do nich. A co? Oni nam siedzieli na głowie, to tutaj my przyprowadziliśmy jej chłopaka. Roxanie. A co ona robi? Chyba nie wygląda na zbyt zadowoloną z naszej wizyty. Jezus, jaki nerw. Chyba nie wychowaliśmy jej za dobrze. Wejdźmy sobie do środka. No macie tutaj łóżko, kurde, to zacznijcie go używać, że tak powiem. Ja tu czekam na dalszy rozwój. No dobra, co... Jezus Maria, wlazli mu do kibla, no. Idziemy stąd, Grzegorz, idziemy stąd. My tylko przyprowadziliśmy tutaj Janusza do domu, bo siedział nam na głowie. Dobra, dziwne rzeczy się tu zaczynają dziać w tych Simsach, ale okej. Ja to nie wnikam. Wróciliśmy jednak do domu, bo mały zaraz przyjdzie ze szkoły i no trzeba też się trochę zająć naszym dzieckiem. Tak, niestety włożenie... O łyżwy
No w sumie to nie taki głupi pomysł. A co ty robisz? Poszedłeś się ukryć, bo jesteś taki zawstydzony. No jednak idziesz lepić bałwana, no... Pewnie. Poczekamy sobie, aż wróci nasz Adrian. Nie możesz jej zaprosić? Czyżby ona była gdzieś w pobliżu? Pewnie tu idzie, na bank, to ona. A ty z nią teraz rozmawiasz przez telefon. Oczywiście. Oczywiście. Przyjazny. Entuzjazm się słodyczami. Już nie dzwoń do niej, bo ona tu idzie i to jest takie głupie. Weź ją tutaj i złap. Nie idź, pliska, nie odchodź. Clementine. Znaczy, ty masz na imię Kalina, a nie Clementyna. Nie wiem, skąd mi się to znowu wzięło. Chyba od tego Clemensa, wiecie? O, zrób wspólne zdjęcie. Na pamiątkę. Angie! A może zrób takie prawdziwe zdjęcie telefonu. O, ale fajnie. Mogę trochę oddalić, nie za bardzo, no trudno. Zrobimy 5. Zrobimy 5, żeby zatrybiło i jeszcze jej nie pozwolimy od nas odejść, nie tak prędko. Aha, bo my się dopiero bardzo przyjaźnimy. Strać sekret? Skąd te serduszka się wzięły? Mnie to zastanawia. Ej no, Lenka! Zajęłaś kibelek synowi. Nie żeby coś... Tak, niech on odrobi te lekcje. Kto tu tutaj dzwoni? No pewnie, że możemy pogadać. Córko. Czy ty przypadkiem nie rozmawiasz w tym momencie ze swoim ojcem? Średnio. Zostaw to. Musisz mu pomóc. A potem będziesz jadła. Skończyłeś rozmawiać? Super, idź do toalety. Zostawiłam was samych, a... Przyszłam i już... Kurczę, wszyscy tutaj... sikać się chce. Dużo ci zostało tych lekcji? Nie, już kończysz. No i super. Zjesz sobie ładnie. Za chwilę. A towarzyskość jest gotowa, tak? Rzemiosło i sztuka. Tworzyć ozdoby, rysunki lub obrazy. Zdobądź sprawność. Zdobądź towarzyskość. Sobie możemy to wziąć, tak? Aha, i to jest taki awans. No to spoko. Ty w sumie też zjedz sobie kolację, Grzegorz. No i Lenka pójdzie spać. Ty też w sumie będziesz spał, ale ciebie tato siła położy. Tak myślę. Ty jeszcze posprzątasz po kolacji. Ale nie zjadłeś jeszcze? O, prosi, żeby tatuś ci popryskał potwora z podłóżka. Wiesz co, taki z ciebie harcerz i boisz się wymyślonych potworów. Nie chcę resetować, ale... Czemu? Co się stało z naszym praniem? Powiesiliście je? Patrzcie, oni sami rozwiesili pranie, jak nie widziałam. Ty... Nie no, spoczko, nie? No, połóż go spać, niech on sobie śpi. Grzegorz nie pracuje, więc może się zajmować takimi rzeczami nawet w nocy. O. Nie ma tu jak zbierać pranko w środku nocy. No nie, my dzisiaj mamy Sylwestra jeszcze, Matko Bosko. To nie było w moich planach. Ale okej. Okay. Dziecko nam tutaj się bawi, bo ma słabą zabawę. Raczej nie będziemy robić imprezy. Tak, Grzesiu, chciałam, żebyś wyrzucił zepsute jedzenie. Tak, Lenka wkroczyła w trzeci trymestr. Tak, tutaj baw się, baw. Co byś chciał? Tańczyć do muzyki stereo. No musimy kupić sobie jakąś muzykę. Oj, Adrian ma wkrótce urodziny, to my za dużo z nim tutaj nie zdziałamy, jeśli chodzi o jego... harcerstwo i te sprawy, szczerze mówiąc. No, bo on ma tę urodziny za 2 dni.
poznam jakiegoś Alberta. Więc w sumie może coś będzie z tą Kaliną. Zobaczymy. Adrian nie jest pierwszym czwórkowym uczniem w szkole. Szkoła podstawowa Landgraba i z pewnością nie będzie ostatni. Może warto, żeby wykorzystał weekend do poprawienia swoich ocen. Obawiam się, że on nie zdąży. No, ale niestety nie będziemy tutaj bałaganić. Oj, co to by się stało? Aha, bo on coś ulepszał, dobra. Chodź tutaj, skarć syna. Zmuś do posprzątania bałaganu. To nie brzmi zbyt dobrze, ale niech idzie, sprzątnie po sobie. Nie. Wpadnij w histerię. No nie, kochany. Nie wolno tak się zachowywać. Nie, ja chciałam, żebyś opowiedział tacie jakiś żart. Czy ty nie znasz jednej cechy Lenki? Czy ja dobrze widzę? Dobrze, że ona chociaż zna twoje. O. Ale on się nie liczy jako najlepszy? Liczy, dobrze. Czy ja dobrze widzę, że ona nie dostała awansu? Czy to jest jakiś żart? Ja tu specjalnie na to czekałam tyle czasu. Nie, mam słów, nie. Wbiłeś już to, a ja ci dalej to wbijam, Boże. Nieważne. Nieważne, po prostu koniec tego. Idziecie spać wszyscy? Dobranoc. Też tylko sobie coś szamnij na szybko i idź spać. Tak, moi drodzy. A ja kończę ten w końcu odcinek. Tak, kończę ten w końcu odcinek. Żebym powiedziała jak zwykle, co wiedziała. O, nie wiem, co ja z tego skleję, ale mam nadzieję, że coś skleję. Serdecznie wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!